Jeden z punktów ostatniej sesji Rady Miasta dotyczył odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Artura Czernyckiego. Projekt uchwały zgłosiło 11 radnych z Koalicji Nowosądeckiej, Koalicji Obywatelskiej oraz Niezrzeszonych. Przekonywali oni m.in., że sposób prowadzenia obrad przez wiceprzewodniczącego budzi oburzenie i negatywnie wpływa na pracę Rady Miasta. Pełne uzasadnienie wniosku miał w trakcie sesji odczytać radny Leszek Gieniec. Do tego jednak nie doszło, ponieważ punkt został wycofany z porządku obrad. Obecnie tego typu wniosek jest niemożliwy do zrealizowania, ponieważ według obowiązującego prawa głosowanie w tym temacie powinno odbyć się w procedurze tajnej. A wiemy dokładnie, że ta formuła obradowania, którą mamy w tej chwili, nie pozwala na przeprowadzenie tego typu głosowania. Wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad szybko trafił pod głosowanie i jak się można domyślać, przewagą głosów radnych klubu PiS Wybieram Nowy Sącz został wycofany. To sprawy jednak nie zamknęło, wręcz przeciwnie, rozpoczęło długą dyskusję. Radni Koalicji Nowosądeckiej Leszek Gieniec i Maciej Prostko przekonywali, że przeprowadzenie tajnego głosowania zdalnie, czyli poprzez program e-sesja, jest możliwe. Tutaj pan radny Michał Kądziołka niestety posłużył się nieprawdą. Jest możliwość przeprowadzenia tajnego głosowania, sprawdzałem to. Jest informacja o tym, że jest możliwe głosowanie tajne w systemie e-sesja. Mało tego, w sytuacji, gdy Państwo stwierdzają, że nie ma takiej możliwości, to zasięgnijmy opinii u źródła, czyli u naszych informatyków, dowiedzmy się, czy rzeczywiście taka możliwość jest, czy nie ma. I dopiero wtedy wyrokujmy w tej sprawie. Te argumenty nie przekonały prowadzącej obrady przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk, która wskazała, że w punkcie dotyczącym zmiany porządku obrad nie można zgłaszać wniosków przeciwnych. W punkcie zmiana wnioski w sprawie zmiany porządku obrad nie ma wniosków przeciwnych. Wynik głosowania, szanowni państwo, pokazuje, jak państwo radni zadecydowali w danym punkcie. Wnioskodawcy zażądali więc reasumpcji głosowania. Z uwagi na fakt, iż oparta informacja, głosowanie radnych zostało oparte na nieprawdziwej informacji, a co za tym idzie, może dojść do sytuacji, że ta nieprawdziwa informacja wpłynęła na głosowanie części radnych, którzy oddali swój głos, wnoszę o reasumpcję po poprzednim zasięgnięciu opinii informatyków w zakresie, czy jest możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego w systemie e-sesji. Na jeszcze inny aspekt całej sprawy zwrócił uwagę radny Józef Hojnor. Zgłaszam potrzebę reasumpcji głosowania w przypadku druku 537, dlatego że osoba zainteresowana sprawą odwołania brała udział we własnej sprawie w głosowaniu. Oczywiście, że powinna się wyłączyć i wtedy wynik głosowania byłby zupełnie inny. Zwracam, że jest to błąd czysto formalny z prawnego punktu widzenia. Każda osoba w tym głosowaniu miała prawo wziąć udział i nie ma możliwości zabrać taką możliwość. Głos zabrał także prezydent Ludomir Handzel. Grupa radnych zwróciła się do mnie, abym sprawdził, czy istnieje możliwość głosowania tajnego w programie e-sesja i każdy z radnych otrzymał taką informację, że rzeczywiście taka możliwość istnieje, także nieprawdziwą jest informacja, że takiej możliwości na sesji zdalnej nie ma. Przewodnicząca Iwona Mularczyk przekonać się jednak nie dała. Po kilkudziesięciu minutach uznała, że dalsza dyskusja nie ma sensu. Punkt został wycofany z porządku obrad, a państwo cały czas do tego punktu wracają, którego nie ma w porządku obrad. W trakcie sesji nie wypowiadał się natomiast sam zainteresowany, czyli wiceprzewodniczący Artur Czernecki. Zapytany o komentarz w rozmowie telefonicznej próbę odwołania go z funkcji wiceprzewodniczącego nazywa hucpą. Tutaj ewidentnie mamy do czynienia z hucpą, którą chcieli wywołać niestety, ale koalicja nieudaczników, bo tak to trzeba określić, która kompletnie znająca zapisy statutowe, raz, że nie wiedziała o tym, że nie może zdalnie odwołać nikogo, powoływanie się na jakieś informacje i tak dalej, to było tylko i wyłącznie przykrywką do poważnych problemów, z jakimi zmierza się w tej chwili miasto. Artur Czernecki nie zgadza się także z samym uzasadnieniem projektu uchwały. Przytacza słowa, jakie pod jego adresem kierowano jeszcze w 2019 roku. Zastępca prezydenta Artur Bochenek stwierdził, że prowadzona sesja przez pana wiceprzewodniczącego jest budująca, jest sprawna, szybka i merytoryczna. Jest nadzieja na przyszłość, że sprawnie będą przebiegać sesje. Kiedy pan Krzysztof Ziaja, niewątpliwie aktywny radny z Koalicji Nowosądeckiej wypowiada się,
również pod moim adresem, że dziękuję mi bardzo i przychyla się do opinii zaprezentowanej przez pana zastępcę prezydenta Artura Bochenka, że w sposób zauważalny odetchnęli przy panu przewodniczącym Arturze Czerwińskim. Zauważalny jest kunszt, który niewątpliwie pan przewodniczący posiada.